Stary cmentarz w Ostrowie Wielkopolskim jest to najstarszy czynny cmentarz katolicki w Polsce. Starszy od rakowickiego w Krakowie i warszawskich powązek. Założony został w 1782 roku i był jedną z pierwszych w Polsce nekropolii położonych z dala od kościoła poza obrębem miasta. W początkowym okresie działania nie stawiano żadnych trwałych postumentów. Najstarszy z zachowanych nagrobków pochodzi z 1842 roku. Wśród nagrobków można znaleźć formy klasyczne, neoromantyczne, secesyjne, kubiczne. Dominantę w południowo-zachodniej części stanowi największy, klasycystyczny grobowiec rodziny Idzikowskich. Z około 2800 pochowanych, to od początku istnienia cmentarza, udało się zidentyfikować dotychczas około 1250. Spoczywają tu postacie ważne dla historii nie tylko Ostrowa, ale i Wielkopolski. Wielu Ostrowian tam leży, wielu znaczących Ostrowian lub osób, które związały się z tym miastem, choć urodziły się gdzie indziej. Chociażby wspomnę znany mi osobiście honorowy obywatel miasta, mecenas Wincenty Julian Broniwój-Orliński, wyjątkowa postać. Człowiek, który całe życie poświęcił ojczyźnie, który został dwukrotnie przez Sowietów złapany, dwukrotnie ucieka z niewoli jenieckiej, następnie działając w komendzie głównej AK jako opiekun cichociemnych, przerzutów, skoczków, wszystkiego tego, co związane, powstanie warszawskie, gdzie jest dowódcą jednego z frontów na Starym Mieście, który dostaje się do niewoli, trafia do obozów i po wojnie chce wracać do kraju. Drugą osobą, którą znam osobiście, a leży na tym cmentarzu, to jest pan Marian Koszczewski. Marian Koszczewski, znany pedagog, nauczyciel, harcerz, ale przede wszystkim dla mnie jako fotografik, świetny fotografik, który prowadził pracownię fotograficzną w Ostrowskim Domu Kultury, później w OCEK-u, człowiek wielce zasłużony dla ruchu fotograficznego. Jeżeli mogę wspomnieć również księdza Jana Kąpałę i księdza Augustyna Szamarzewskiego, osoby duchowne, wielce zasłużone dla Wielkopolski, dla naszego miasta, ale też i bardzo zasłużone dla bankowości. Oni też zakładali spółki oszczędnościowe, gdzie proszę sobie wyobrazić, w współczesnych bankach niemieckich wspominają sposób oszczędzania, sposób działania banków, wzorując się na polskich księżach. To jest bardzo ciekawe, a szczególnie jest Szamarzewski. Szamarzewski, czy koło Szamarzewskiego leży wspomniany przeze mnie Broniwój Orliński. To też taki symbol Polaka. Panie Wojciechu, proszę nam powiedzieć, jakie inwestycje na cmentarzu starym są teraz realizowane i będą? Trzeba powiedzieć, że nasz stary cmentarz w Ostrowie Wielkopolskim jest w układzie zamkniętym. Liczy około 2000 grobów, posiada podzielonych na kwatery. Wszystkie alejki główne na tym cmentarzu zostały utwardzone kostką granitową. Z takich dużych inwestycji to na pewno oświetlenie, gdzie cmentarz posiada oświetlenie wszystkich głównych alejek. Jest to ponad 16 latarni stylizowanych, została podświetlona kaplica, jak również główne figury. Poza tym przymierzamy się w tej chwili do zrobienia monitoringu, który będzie obejmował wszystkie kwatery, przy czym monitoring będzie nagrywał się w systemie 24-godzinnym. A kiedy ten monitoring się ma pojawić? Myślę, że w listopadzie zostaną zakończone prace, gdyż okablowanie zostało już położone. W najbliższym czasie będzie montowany już sprzęt. To w związku z tym, że ostatnio były tutaj akty wandalizmu, w jaki sposób jest właśnie chroniony ten cmentarz do tej pory? Cmentarz w tej chwili jest zamykany na noc, ale jak wiadomo, mur okalający cmentarz jest dość niski, każdy może przez niego przeskoczyć. Tak naprawdę bramy nie są żadnym utrudnieniem dla wandali. W związku z tym po ostatnim akcie wandalizmu, który miał miejsce w styczniu bądź w lutym tego roku, postanowiliśmy przymierzyć się i założyć właśnie dodatkowo monitoring.
Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak to wygląda z pochówkami? Czy one są nadal tutaj realizowane? Tak, cmentarz jest otwarty, tak jak mówiłem, jest to system zamknięty, posiada około 2000 grobów. Tych wolnych miejsc do pochówku jest naprawdę mało. Natomiast ludzie mogą dokonują jakby dochówków do istniejących grobów. Tych pochówków u nas jest między 50 a 70 rocznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Coraz bardziej popularne staje się oznakowanie grobów kodami QR. Kody QR spotkać można podczas spacerów także na starym cmentarzu. Pojawiły się one m.in. na kilkunastu grobach, dzięki temu spacerujący po cmentarzu i podziwiający zabytkowe nagrobki mogą poznać życiorysy wielu wybitnych postaci, które spoczęły na ostrowskiej nekropolii.